Siema! Za nami szósta runda turnieju w Czechach i dzisiaj moim przeciwnikiem był Łotysz o rankingu 2107. Grałem kolorem białym, grałem na transmisji, także miałem nadzieję na to, że zagram po prostu dobrą partię, no i że będzie dobrze. Natomiast niech nie zwiedzie was jego niski w porównaniu do mojego ranking, ponieważ jest to zawodnik, który na tym turnieju, póki co przynajmniej, gra na poziomie 2400. Zyskuje już ponad 70 oczek przed partią ze mną, no i wiedziałem, że wiecie, to, że on ma 2107 nie oznacza, że będzie to prosta partia. Był on też młodszy, dlatego też zdecydowałem się, że w tym momencie zagram po prostu posunięcie E4. Zastanawiałem się dość długo wczoraj, czy grać znowu D4, czy zdecydować się na E4. Nie do końca wiedziałem, na co się zdecydować. Koniec końców przygotowałem fajną, wydawało mi się, linię w tym, co on grywa, ponieważ zdecydowałem się zagrać E4, C5, skoczek F3, D6, no i tutaj przez internet zazwyczaj gram goniec B5, no i gramy sobie dalej. Natomiast tutaj przygotowałem, że zagram D4, bicie, skoczek F6, skoczek C3, A6. No i tutaj mamy główną pozycję, jeżeli chodzi o obronę sycylijską, wariant Najdorfa. No i w tym momencie możecie białymi zagrać dosłownie wszystko. Jakikolwiek ruch sobie wybierzecie, to prawdopodobnie jest on sensowny. Ja natomiast zdecydowałem się na posunięcie, które zbyt często wybierane nie jest, a mianowicie hetman F3. No i wiecie, to nie jest tak, że to jest jakieś bardzo dobre albo bardzo złe. Po prostu ja uznałem, że ten ruch może przeciwnikowi sprawić pewne problemy, ponieważ jeżeli on jest graczem Najdorfa, no to może go kusić, żeby zagrać tutaj na przykład E6 albo E5. A to są ruchy, po których wiedziałem, że powinno być dla mnie dobrze. Przeciwnik jednak zastanowił się na jakieś 15 minut i zdecydował się na posunięcie G6. I wiedziałem, że to jest najlepsze podejście, natomiast miałem takie przeświadczenie, że wiecie, teraz to oponent się ustawił w takiej strukturze smoka, nie? Czyli będzie fianketował tego gońca i nawet jeżeli to jest dla niego najlepsze, no to stwierdziłem, że przynajmniej będę wiedział trochę lepiej, jak poruszać się w tej pozycji niż mój przeciwnik. Tutaj zagrałem H3, żeby nigdy nie martwić się o posunięcie goniec G4. Oponent zagrał goniec G7, goniec E3, roszada i długa roszada. No i tutaj czarne mają kilka opcji, w taki sposób były grywane już partie nawet na takim dość wysokim poziomie. Przeciwnik jednak zdecydował się na posunięcie hetman C7, które podczas partii uważałem, że jest trochę niedokładne. Po pierwsze dlatego, że dość łatwo mogę przeciwnika próbować atakować potencjalnie. Po drugie, jak kiedyś wejdę skoczkiem na D5, to będzie on atakował hetmana, no i wejdę tutaj z tempem, więc powinno być spoko. No i już w tym momencie miałem taką pierwszą zagwozdkę, jeżeli chodzi o tę pozycję, ponieważ albo mogę się zdecydować na pchanie tych pionków, co powinno być moim planem, albo mogę zagrać ruch skoczek D5. No i chwilę się zastanawiałem, natomiast koniec końców zdecydowałem się zagrać posunięcie G4. Skoczek D5 nie podobało mi się za bardzo z tego względu, że jak przeciwnik to zbije, ja zbiję i zagra jakiś skoczek D7, potem B5, B4 będzie mnie atakował, no to tak nie do końca rozumiałem, po co ja się mam na to decydować. Także zagrałem poprawnie, zagrałem G4, przeciwnik zagrał E6, czego się spodziewałem i tutaj trochę zacząłem liczyć, ponieważ wiedziałem, że to jest pozycja, w której trzeba prawdopodobnie podjąć ważną decyzję. No i moja pierwsza myśl była taka, żeby zagrać tutaj H4. Nie? Gramy H4 i spoko. I tutaj byłoby to wszystko git, gdyby przeciwnik musiał zagrać na przykład H5, nie? No bo wtedy po H5 ja sobie to zbiję, zagram goniec E2, otworzyła mi się linia G, jestem bardzo zadowolony. Natomiast z ruchem H4 problem jest taki, że przeciwnik ma E5. I tutaj zaczynają się bardzo ciekawe rzeczy i pokażę wam, co liczyłem i co przeoczyłem, bo jest to dość ciekawe moim zdaniem. Ponieważ ruch E5 jest o tyle problematyczny, że przeciwnik grozi ruchem goniec G4 i zdobyciem jakości. I po pierwsze, komputer mówi, że mogę zagrać tutaj skoczek F5. I po biciu, grać po prostu taką pozycję, gdzie zaraz zagram G5, zaraz zagram F6, no i gramy sobie dalej. Myślałem trochę o tym i gdyby to była sytuacja, w której ja uważam, że nie mam żadnych innych możliwości, to gramy po prostu H4, święcimy figurę i tyle. Druga rzecz, którą przeoczyłem po ruchu H4, to to, że po E5 ja mogę zagrać G5. Ja to widziałem. No i próbowałem ocenić, co to jest za pozycja po biciu, król B1. Dotąd doliczyłem i tak sobie pomyślałem, no spoko, przeciwnik odejdzie wieżą, no i pewnie jest okej, bo mogę grać H5, mogę przeciwnika atakować. Ale na ile to było proste do oceniania? No wiecie, ja też mam króla, który jest osłabiony. Przeciwnik może zagrać goniec E6 i nawet myśleć o poświęceniu na A2. Wiecie, dużo ciekawych rzeczy się dzieje i nie byłem po prostu przekonany. Liczyłem także, co po ruchu G5, jeżeli przeciwnik zagra goniec G4. I tutaj przeoczyłem piękny ruch moim zdaniem, ponieważ widziałem, że mogę to zbić. Przeciwnik musi zbić hetmana i ja myślałem, że ja muszę bić tutaj.
I jak przeciwnik zbije, ja dorobię sobie hetmana, przeciwnik to odbije, to mi wisi, to mi wisi, to mi wisi, to mi wisi. I faktycznie komputer mówi, że mam tutaj pozycję przegraną. Ponieważ pomimo tego, że na ten moment materialnie ja mam, wiecie, wieżę, jedną figurę, no to zaraz tę tutaj coś stracę, no i jest źle. Natomiast okazuje się, że w tym momencie to wszystko działało, ponieważ po ruchu goniec G4, po biciu, ja mogę po prostu oddać tutaj, odbić tutaj figurę. I chwilowo mam dwie lekkie figury w zamian za hetmana, ale problem dla przeciwnika jest taki, że wisi mu goniec. Jak goniec odejdzie, to jest skoczek D5, wchodzę tutaj i przeciwnika matuję. Natomiast jak przeciwnik tutaj zbije, to ja mam tu, tu i na końcu jest goniec B6 ruch, który jakoś wypadł mi totalnie z głowy. Wiecie, to już był tam siódmy prawdopodobnie ruch wariantów, w którym poświęciłem hetmana. Nie zauważyłem tego ruchu. Ja myślałem, że przeciwnik tutaj wszystko mu się broni, zaraz cofnie się gońcem i tyle. Dlatego koniec końców nie zdecydowałem się na posunięcie H4, tylko zobaczyłem, że mogę zagrać G5. I oczywiście z jednej strony widziałem, że przeciwnik może zagrać skoczek H5, natomiast ja zagram goniec E2, odejdę hetmanem, zbiję tutaj i będzie spoko. Powinno być spoko. Więc wiecie, jakby widząc, że tamte warianty są jakieś mega dziwne, zdecydowałem się zagrać trochę bardziej na solidnie, no bo w tym wariancie ja sobie wyprowadzam w końcu ostatnią figurę, mam już wszystkie figury w grze, zaraz grozi odejście gdzieś hetmanem, zbicie na H5 i jego pozycja może tutaj bardzo łatwo się posypać. I przeciwnik teraz musi grać bardzo dokładnie. Zdecydował się zagrać skoczek C6, no i tutaj znowu miałem chwilę zagwózdki, tutaj dość długo liczyłem, na którą kontynuację się zdecydować, bo z jednej strony mogę to zbić, ale przeciwnik odbije tak, ja zagram tutaj, przeciwnik zagra wieża B8, ja zbiję, przeciwnik zagra hetman B7, grozi mi matem i nagle trzeba jakoś losowo się bronić, jak zagram B3, przeciwnik mi to zbije, tutaj, no i wiecie, oczyma wyobraźni widziałem, hetman B4, zaraz wejdzie tutaj, ja muszę się cofać gońcem i tak dalej, także to koniec końców odrzuciłem. Druga moja myśl była taka, że zagram skoczek B3, natomiast wariant, dla którego ja to zdecydowałem się odrzucić, to to, że przeciwnik odda swojego gońca, zagra skoczek E5 z tempem i jak ja odejdę hetmanem, tu, tutaj, tutaj. No i taką pozycję widziałem, że mogę tego pionka zbić, ale no nie byłem przekonany. Niby jego król jest osłabiony, ale tutaj jakiś skoczek C4 zaraz się pojawi, muszę grać jedyne ruchy. Także to też zdecydowałem się odrzucić i koniec końców policzyłem, że mogę zagrać hetman G2 i teraz jak przeciwnik to zbije, zbije i zagra posunięcie skoczek F4, początkowo, chwilę, myślałem o ruchu hetman G3, ale bardzo szybko zobaczyłem, że teraz przeciwnik może poświęcić swojego hetmana i przegrywam, bo zaraz dostanę skoczek E2 i przeciwnik odbija swoją figurę. Także zagrałem hetman F3, no i tutaj pozycja, którą liczyłem, to było to, że po E5 ja zagram skoczek D5, przeciwnik to zbije, ja to zbiję wieżą, goniec E6, no i jak gdzieś tą wieżą sobie wrócę, powiedzmy na D2. I nawet jak oponent mi to zbije, to ja zaraz gram H5 i przeciwnika atakuję. Niby mam pionka mniej, niby mój król jest trochę osłabiony, ale z drugiej strony jego pionek na D6 zawsze będzie słaby, także uznawałem, że to będzie ok. Natomiast przeciwnik bez większego namysłu zagrał posunięcie hetman C5 i zdałem sobie sprawę z tego, że z daleka po prostu nie zauważyłem tego ruchu. Przeciwnik atakuje moją niebronioną wieżę, atakuje mojego niebronionego pionka, no i po prostu po 16 ruchach, po 17 ruchach będę mieć pionka mniej. Natomiast tutaj nie załamałem się. Miałem takie przeświadczenie, że okej, wrócę wieżą na D2, ważny ruch, ponieważ po hetman G5 nie chcę, żeby tutaj jakieś szachy były. Mieliśmy taką pozycję, zagrałem H4, żeby tego hetmana przegonić. Tutaj, no i mając pionka mniej, musiałem podjąć męską decyzję. Z jednej strony mógłbym zagrać wieża D1. I próbować atakować tego pionka, nie? Gram tutaj, przeciwnik może go sobie obronić. No i gramy sobie dalej taką pozycję, gdzie niby wywieram presję, ale koniec końców, nawet jeżeli tego pionka kiedyś zdobędę, no to kurczę, mogą mi tak być problemy, bo mam gorszą strukturę pionkową. Dlatego stwierdziłem, że ja tutaj będę jeszcze walczył i zagrałem posunięcie H5, żeby sprawiać przeciwnikowi praktyczne problemy. Ostatnia rzecz, którą chciałem dostać w tej pozycji, to to, że wiecie, powymieniają się figury i będę grać końcówkę bez pionka. Skoro mam otwartą linię, skoro zagrałem agresywny debiut, to chcę po prostu atakować. No i teraz na przykład po ruchu skoczek H5 gram hetman H3, i przeciwnik ma gorszą pozycję, bo zaraz mu to zbije, zaraz moje wszystkie figury wejdą do ataku i wszystko jest spoko. Więc przeciwnik tego nie zbił. Ja tutaj zastanawiałem się, czy nie zagra on ruchu G5, ale tutaj wiecie, hetman sobie gdzieś odejdzie, zaraz zagram wieża tu, może zagram H6 i będę przeciwnika osłabionego króla atakował. Natomiast przeciwnik nie bał się mojego ataku i zagrał posunięcie B5,
No i tutaj znowu nie do końca wiedziałem, jak do tej pozycji podejść, więc zagrałem hetman G4. Stwierdziłem, że ten hetman będzie tutaj fajny, bo kiedyś może zagram na H4, kiedyś tutaj zbiję i będą groziły maty. Nawet jeżeli pod względem komputerowym nie było to idealne, to ja stwierdziłem, że to po prostu przeciwnikowi sprawi problemy. Także nastąpiło B4, skoczek wrócił na D1, goniec B7, zdecydowałem się zbić, przeciwnik odbił. No i teraz znowu mam kilka możliwości, w którą stronę będę chciał tę partię rozgrywać. Mój pierwszy pomysł był taki, że zagram hetman H4. No i teraz, jeżeli przeciwnik to obroni, ja sobie gram goniec F3, no i gramy sobie dalej i powinno być spoko. Natomiast koniec końców odrzuciłem to z tego względu, że bodajże nie podobało mi się, że przeciwnik jakieś H5 zagra, czy coś w tym stylu. Szczerze mówiąc, ja stwierdziłem podczas partii, że lepszą kolejnością posunięć będzie rozpoczęcie odruchu goniec F3. Bo zauważcie, że jeżeli teraz przeciwnik jeżeli przeciwnik nic tutaj nie zrobi, to ja już mogę grać ruchy typu hetman H4. Nawet policzyłem taki wariant, że jak przeciwnik zdecyduje się, że nic mu tutaj nie grozi i zdecyduje się mnie atakować, to ja mogę zagrać tutaj. I jak przeciwnik atakuje, to ja mogę poświęcić wieżę. I to już jest pozycja, gdzie komputer mówi 0-0-0, ale przeciwnik musi bardzo mocno uważać, bo jak przeciwnik zdecyduje się zbić tutaj, jak odejdzie na przykład na H6, to po tu. To były mniej więcej pozycje, które gdzieś tam widziałem i widziałem, że tutaj no, przeciwnik ma bardzo dużo problemów. Więc w taki sposób zagrałem goniec F3. Natomiast jak przeciwnik zdecyduje się to zbić, to ja myślałem, że teraz gram hetman H4. I zauważcie, że po wieża F7 ja gram wieża E1 i jest to trochę problematyczne dla niego, bo nie do końca wiadomo, jak tutaj grać partię. Jak zagra D5, ja już to zbiję. Mam dwa pionki mniej, ale cały czas atakuję jakoś tam przeciwnika, no i nawet końcówki teraz, jeżeli na przykład losowo zdobędę jakiegoś pionka, już mogą być dla przeciwnika trudne. Natomiast problem jest taki, że po ruchu goniec E4, jeżeli ja zagram hetman H4, tak jak chciałem, to przeciwnik może zagrać G5. I to koniec końców nie poszło w partii, bo widziałem to, natomiast ja z daleka sądziłem, że mam ruch wieża G1. I teraz zauważcie, jak przeciwnik to zbije, to ja tutaj zdobywam hetmana. A jak przeciwnik tego nie zbije, no to co ma zrobić? Jak zagra jakieś wieża F5, ja biję i to ja atakuję przeciwnika. Problem w tym całym wariancie jest taki, że po ruchu wieża G1, po ruchu G5 i wieża G1 przeciwnik może zdobyć figurę, bo po tym skoczek G6 ja nie bardzo mogę zbić hetmana, bo mój hetman też wisi. Taki mały niuans sprawił, że cały ten wariant dla mnie niestety nie działał. Dlatego po tym biciu, no ja zdecydowałem się zbić. Stwierdziłem, że tutaj jeszcze będę walczył. Zagrałem ruch hetman H4, żeby zagrozić matem. Przeciwnik zagrał wieża A7, zagrałem skoczek E3. Przeciwnik zagrał wieża C7. No i teraz, jeżeli ktoś z Was oglądał tę partię gdzieś tam na żywo, no to mógł się dziwić, czemu ten Tomek nie bije darmowego pionka, co nie? Natomiast problem z tym biciem zawsze dla mnie był taki, że ja sądziłem, że przeciwnik zawsze może zagrać na przykład skoczek E2, wymienić hetmana, no i gramy końcówkę, która jest dla mnie bez totalnie szans na cokolwiek. Nawet taka pozycja, żeby wam pokazać bardzo prosto, nie? Że taka pozycja, skoczek F4, nawet jak tutaj odbije pionka, to jest pozycja, w której ja muszę modlić się o remis. I może trzeba było tak grać, z perspektywy czasu pewnie trzeba było tak zagrać, natomiast ja próbowałem atakować, zagrałem skoczek G4, teraz znowu grozi skoczek F6 i przeciwnik musi znajdować fajne ruchy, bo nie wiem, zagra coś losowego, no to wiecie, to skoczek F6 zawsze jest jakąś tam groźbą, ewentualnie skoczek H6. Jak przeciwnik da mi szacha, to ja odchodzę i okazuje się, że przeciwnik nie ma dobrych ruchów, grozi skoczek F6, zdobycie hetmana i tak dalej. Natomiast przeciwnik zagrał znowu najlepszy ruch, zagrał H5, No i niestety, ale ta pozycja dla mnie jest totalnie przegrana. Nie mogę zagrać ruchu skoczek F6, bo po biciu, przeciwnik bije tutaj. I ja się mogę zasłonić i wiecie, wisi tutaj i tak dalej, ale przeciwnik ma albo skoczek E2, albo po prostu hetman C6 i ja nie mogę tego nigdy zbić, ponieważ grozi mat. Dlatego musiałem się tym skoczkiem wrócić. Przeciwnik teraz zagrał poprawnie D5. Ja jeszcze się cofnąłem, żeby coś tam próbować, natomiast przeciwnik po prostu dopchał tego pionka. No i problem jest taki, że nie mam jak zareagować. Jeszcze spróbowałem zagrać F3, licząc na to, że może jakiś cud tutaj się zadzieje. Natomiast prawda jest taka, że po skoczek E2 okazuje się, że pozycja dla mnie jest przegrana, bo jak kiedykolwiek odejdę, przeciwnik zbije z szachem, dorobi hetmana, dlatego ja muszę dobić
bić. Zbiłem jeszcze, zagrałem jeszcze skoczek H6, licząc na to, że przejmik zagra tutaj i będę mógł wieżę zbić z szachem. Natomiast prawda jest taka, że nawet to jest przegrana pozycja. Natomiast przeciwnik poprawnie zagrał król H8, ja zbiłem i po ruchu D2 grozi mat, więc partia się zakończyła. No i w taki sposób przerżnąłem. I to przerżnąłem tak, że... Nie wiem, moim zdaniem odkąd nagrywam na YouTube'a, to jest top 3 moich najgorszych partii. No i cóż mogę powiedzieć, no nie było łatwo nagrać tego filmiku, bo no mimo wszystko fajnie by było wygrywać, fajnie się nagrywa jak się wygrywa partię. No a tutaj przeciwnik mnie po prostu zmiażdżył, naprawdę. No jedną, moja w zasadzie jedyna niedokładność, tak, znaczy mała niedokładność, na którą się zdecydowałem, to było tutaj zagranie posunięcia G5. Żeby stanąć dobrze, musiałem policzyć całe te warianty z poświęceniem hetmana. Ja cały czas, mając posunięcie tutaj, ja spodziewałem się, że to jest cały czas pozycja, która jest dla mnie okej. No okazało się, że nie, że przeciwnik, pomimo tego, że jest młodszy, pomimo tego, że miał niższy ranking, pomimo tego, że grał kolorem czarnym, no to policzył lepiej i zrozumiał tę pozycję lepiej niż ja. Także no tak to wyglądało, no i teraz nie wiem, tracę pewnie jakieś 13 oczek rankingu, pozostały 3 partie. No i trzeba coś zrobić, żeby grać lepiej. Także tak to jest. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, więc nie będę za wiele mówił. Trzymajcie się cieplutko i nara.